cześć. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Jak się masz? Bardzo dobrze, a ty? Zaraz zobaczymy. Po rozmowie z tobą no wszystko będzie jasne. A co, aż tak boisz się? Czy... Ja się nie wiem. Ojciec Święty mówił, nie lękajcie się, Jareczku, nie lękajcie. Ojciec Święty, tak. Wiedziałem. To tak. Może pojedźmy w takim razie. Masz swój ulubiony kościół w Warszawie? Chcesz, że książkę masz taką też jak ja. Dawaj. Wszyscy poszli ten Wojewódzkiego. Ten to usiadł tutaj. Książkę wydałem. Ma stylizacja, stylizacja. Napisałem. Jak tyle napiszesz, lat. To i ja cię z tobą pojeżdżę. Nie, wszyscy się. Napisali. Jak Kinga napisała, to już wszyscy zaczęli. Dzisiaj tylu ludzi pisze książki, że dokładnie. Nie ma komu czytać. No nie, ale to nie jest twoja pierwsza i pewnie nie ostatnia. Ja chciałeś do kościoła jechać. Tak, czy masz swój ulubiony? Mam kilka, wiesz, ja prowadzę dość intensywne życie. Legendy krążą. Ale no, jakie życie? No nie, intensywne życie w sensie takim, że logistycznie w bardzo wielu miejscach jestem naraz, więc mam obcykane już, w którym kościele jest, o której msza. Mam też wyszukiwarki mszy, są bardzo, bardzo fajne teraz już. Tak, masz aplikację, która wyszukuje mszę? Tak, i dla jednej diecezji, i dla drugiej. Po prostu pokazuję mszę, która najbliżej ciebie jest o najbliższej możliwej godzinie. To więc może to... ten Toruń, Dominik się wziął z tego, że oni po prostu byli w jednym miejscu i wrzucili sobie tę aplikację i dlatego się zjawili nagle w Toruniu. Widzisz, jak ty kombinujesz? Masz swój ulubiony kościół w Toruniu? W Toruniu nie, bo w Toruniu bardzo rzadko bywam, no ale z tego, co się orientuję, jest jeden ulubiony kościół Polaków w Toruniu. Tylko jeden. Dlaczego? No, ale pomyślałem sobie, jak koledzy powiedzieli, wiesz, mamy te zdjęcia z Torunia. Ja mówię, no dobrze, to wykorzystamy przy rozmowie z Hołownią. Z Hołownią? Wiesz, oni pomyśleli, że to kompletnie nie jest temat dla ciebie, a mi się wydaje, że możesz o tym opowiedzieć z dystansem, prawda? O gremialnych rekolekcjach rządu na urodzinach Radia Maryja. Czy to jest fajne? Czy nie. Tak powinno być? Nie. Nie, 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 nie. To są obrazki, które budzą mój sprzeciw, ból i nie rozumiem tego. To znaczy, jakoś rozumiem od takiej strony, powiedziałbym, analityczno-socjologiczno-politycznej, mm-hmm. No bo to jest, no to jest elektorat, tak? To jest budowanie elektoratu, podłączając się pod znany brand, pod znane logo. No mm-hmm. Chrześcijaństwo jest jednak, zwłaszcza w Polsce, katolicy, zwłaszcza w Polsce, to jest po prostu brand, do którego warto się mm-hmm. przykleić. Ale dlatego, że ten brand ma moc cały czas? Że wciąż ma moc, logo? Natomiast to, mm-hmm. co widzieliśmy przed chwilą, to jest coś, co sprawi, że ten brand będzie tę moc stracił. To znaczy... Ja wierzę głęboko w to, mhm. znaczy jestem pewien praktycznie, że to jest jeden z kamyczków bardzo poważnych do laicyzacji. Nie żaden gender nam zrobi laicyzację, nie żaden Wilczoczy Tuska, liberalizm, ale przestań. Ale Tusk na koniu białym ale też. Ale co ty opowiadasz? To jest coś, co nam zrobi laicyzację. Ale komu? Tym ludziom, którzy są... Widziałeś tych ale młodych oni nie ludzi? Są wieczni. Jarek, oni nie są ale wieczni. Ale ile tam młodych ludzi siedziało za tymi ilu? Naszymi politykami? Ilu, no, powiedz? Kamera pokazywała 3 osoby. No ale właśnie. Podejrzewam, że było no ich 30. Właśnie. No to niech będzie ich 3000 w skali kraju, mhm. albo 30 000. Mówimy o kraju, który ma 36 milionów ludzi i powiem ci, że to jest kwestia 10-20 lat, kiedy następne pokolenia widząc co się dzieje, zrealizują niestety w swoim życiu zasadę, której chyba kiedyś Wiesiek Dawidowski powiedział, prowincja Augustianów, że jeżeli Kościół bierze ślub z jakąś partią polityczną, to zostaje wdową po następnych wyborach albo jeszcze po następnych. Albo po jeszcze następnych. I to się nie może inaczej skończyć, bo w historii Kościoła przez 2000 lat zawsze, kiedy Kościół przytulał się do władzy, zawsze, kiedy przytulał się do tego typu rzeczy, zawsze tracił. To jest, tylko, że u nas to się dzieje zawsze z opóźnieniem, wiesz, to jest tak jak wprowadzaniem zmian w kościele, to czasami zajmuje 5-10 lat, żeby zacznie być widać zmiany, które robi dzisiaj Franciszek, tak? Natomiast to się nie może inaczej skończyć, dlatego patrzę z bólem. Każdy ma prawo być na mszy. Każdy ma prawo uczestniczyć w Eucharystii, modlić się za państwo, natomiast robienie eventu politycznego z Eucharystii, to jest coś, co moim zdaniem woła o pomstę do nieba. Ale nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni, kiedy rzeczywiście ambona, która jest jakby do przekazu religijnego, jest wykorzystywana do przekazu politycznego. Tak, ale wychodzi ale polityk nie może w roli... Tak być. Nie wiem, ale jakiej, no? Pamiętasz prezydent Komorowski przemawiający z Jasnej Góry, premier Morawiecki, który dość śmiało sobie poczyna w dziedzinie homiletyczno-kaznodziejskiej, coraz lepiej. No ja tego nie jestem w stanie pojąć. Kościół to jest jedyne miejsce, jedno z niewielu w tym kraju jeszcze, gdzie my się wszyscy możemy spotkać i nie powinno mieć żadnego znaczenia, czy ja głosuję na tego, czy ja głosuję na tamtego. To powinna być ostatnia oaza i to tak powinniśmy, mam wrażenie, w Kościele tę szansę wykorzystać do tego, żebyśmy sobie przypomnieli, że jednak wszyscy jesteśmy jednością, jesteśmy takimi samymi ludźmi, jesteśmy tak podzieleni i popękani. A Kościół, zgadzając się na coś takiego, Kościół, mówię tu o biskupach, o ojcu Rydzyku i o całej reszcie tutejszych celebransów, po prostu tego nie widzi. Działają na szkodę Kościoła. Mówię to zupełnie otwarcie. Myślisz, że oni to wiedzą? Parawanów. Myślę, że nie. Myślę, że oni oczywiście uznają, że ja jestem żydowsko-amerykański
hiszpańsko-niemiecko inspirowanym. Podobnie zresztą ty, wiadomo, ja na czyim żołdzie jesteśmy. Ty jest, pewnie jesteś jakimś Hauptsturmfuhrerem, ja Feldwebelem. I radzimy sobie, jak możemy z plfaniem w twarz polskiej racji stanu. Natomiast oni... Ale powiedział ci premier, są tacy, którzy nie kochają jeszcze Polski tak, jak my kochamy. To znaczy, ja mam wrażenie, że nasz premier rozkręca się, jak powiedziałem, i retorycznie, i homiletycznie. I kiedy skończy swoje kadencje, myślę, że posada będzie profesora homiletyki czeka. Ale... Mam taki profil zalajkowany, wtedy... nie wiem, czy widziałeś na Facebooku wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu. Jest genialny. Po prostu oni te jego frazy przerabiają na tabelki w Excelu i to tak idealnie pasuje. To jest po prostu genialne. Wyobraź sobie naprawdę takiego Morawieckiego, jak już odszedł i wtedy będzie chciał tu przyjść i tak usiądzie, książkę napisać. W zasadzie jest to zbiór kazań. Tu Toruń, tu Jasna Góra, to wiesz. Ale wśród biskupów modne są takie rzeczy. Ja pamiętam dzieła zebrane Sława Jaleszka Głudzia. Pamiętam, jak nuncjusz apostolski odchodził z urzędu, to wydał zbiór takich swoich adresów dyplomatycznych, że tam się zwracał do korpusu i tak dalej. Ładne. Trzeba publikować. Wiesz, w Polsce się wydaje książek około 40 tysięcy rocznie. Nikt nie czyta, ale się wydaje. Nie, no są ludzie, no, naszych czytają, też nikt nie czyta, no, ale znaczy ja czytam przed wydaniem, więc już jestem jednym czytelnikiem swoich książek zawsze. Boskie zwierzęta, czyli co? Czyli wiesz co, książka o tym, że albo się opamiętamy, jeżeli chodzi o nasz stosunek do natury, do innych stworzeń niż człowiek, albo, i tutaj jest właśnie ten haczyk, się sami wykończymy. Bo do tej pory było tak, że nam się wydawało, że w ogóle jakaś wrażliwość ekologiczna, jakaś troska, wiesz, o to, co nie jest człowiekiem, to takie dla piękno duchów, takie, wiesz, miłe pokwarki, tak, pogadać sobie, czy wiesz, popatrzeć w oczy zwierzątku i pojechać do przyrody. Natomiast ponieważ jesteśmy systemem naczyń połączonych, to eksploatacja i eksterminacja przyrody, którą teraz dokonujemy, innego stworzenia, skończy się naszą własną śmiercią, bo siedzimy na tej samej gałęzi. Jak samolot spada, to klasa biznes i ekonomiczna spadają tak samo, wiesz? To prawda, to... ale w kontekście tego, co usłyszeliśmy wczoraj w Katowicach, czy wczoraj, od prezydenta Andrzeja Dudy, on mówił o węglu, ale tak naprawdę przenieść to nie na wycinkę lasów tropikalnych, czy na zarzynanie zwierząt w Afryce i tak dalej, no to jest to samo. Możemy, bo to nie ma na nas żadnego wpływu. Czy będziesz mordował zwierzęta, to nie ma wpływu na ekosystem, skoro wydobywasz węgiel, to nie ma wpływu na zmianę klimatu. Przyjmijmy logikę, Andrzeja. Ale widzisz, wracamy tutaj do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, to znaczy do perspektywy, w jakiej rozmawiamy. Do tego, że my możemy oczywiście mówić jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy i mamy stan posiadania, teraz i z niego korzystajmy, tylko zabijamy świat naszych dzieci, zabijamy świat naszych wnuków. To jest ostatnio ten wywiad z profesorem geofizyki, który był w Gazecie Wyborczej, wstrząsający, który cytował rozmowę z innym naukowcem, ten pytany o to, co w takim razie, czego uczyć nasze dzieci. On mówi, jak się obsługuje broń. Bo za 20-30 lat ten świat czekają wojny o wodę, wojny o jedzenie, wojny o ropę, wojny o wszystko. I my nie możemy tego robić. To jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się nad tym zastanowić. Dlatego napisałem taką książkę z perspektywy katolika, bo często jest też tak, że katolicyzm uznaje się za religię antyekologiczną, tak? Że my jesteśmy od tego, żeby czynić sobie ziemię poddaną. Ale ja w tej książce piszę, już Paweł VI mówił, czas, żeby człowiek opanował to swoje panowanie, wiesz. Jan Paweł II w Centesimus Annus, jakie rzeczy pisał o antropocentrycznej herezji. Jakie rzeczy Franciszek teraz mówi, jak wyraźnie, wiesz, 2000 lat chrześcijaństwa, a papież nam musi przypominać, nie jesteście bogami. Szymon, tak? Chciałbym tylko zwrócić uwagę naszych widzów, że jest godzina prawie 9, a my rozmawiamy o Pawle VI. To jest jedyny taki program rano, w którym tak głębokie analizy są przeprowadzane. Alleluja. Zależy to oczywiście od gościa. Alleluja! No. Alleluja i do przodu. Właśnie. Tak. A poza tym jeszcze, wiesz, w tej książce pisze o jednym, mentalnie że jest tak jesteśmy wszyscy w Toruniu. To znaczy, że jesteśmy piernikami, to miałeś na myśli. Oczywiście. Ale... zwierzęta idą do nieba, Jarek. Też jest w tej książce. Dowód teologiczny na to. Że już nie ma po prostu, że dowód teraz siostra katechetka taki, że ja też, znaczy jak będę grzeczny, to też pójdę, tak? Wiesz co, to nie jest do końca tak, bo niebo to nie jest nagroda, wiesz, no my tu nie... a co to jest? Po prostu strzelnica, za jak ustrzelisz dwa dobre zachowania, czy dobre uczynki, to ci Pan Bóg balon da na wieczór. Tak słyszałem od każdego mojego katechety do tej pory. Ale stary, grzeczny, to ale to jest dokładnie tak samo, jak sobie ludzie czyściec wyobrażają, że są kotły, wsadzają cię do kotła i cię ustawiają na 70 stopni. Nie. Dotykałeś koleżankę w sprośnych miejscach? 300 lat 70 stopni. Mówiłeś brzydki wyraz? To na 50 stopni na 20 lat, wiesz, a to nie tak, to zupełnie nie tak. A jak? A będziesz siedział z ręką w nocniku przez cały czyściec. Ty się będziesz zastanawiał, dlaczego mogłeś zrobić te wszystkie dobre rzeczy, ile a nie zrobiłeś. A tyle, ile potrwa, aż ci skóra z tych rąk zejdzie w tym nocniku. A ty gdzie będziesz? Gdzie ja tam sam. Ja już mam tam dwa nocniki gotowe bardzo dawno. Przecież ty książki napisałeś. Ale jak ty sięgasz do tych rzeczy? To znaczy, siadasz dzisiaj tu i z lekkością opowiadasz o Pawle VI, Piusie XVII i tak dalej, i tak dalej.
Nie było jeszcze Piusa 17, dopiero my będziemy. Ale jak to po co? Przecież to jest fascynujące, to jest interesujące, to jest podszewka tego świata. Przecież jeżeli ja patrzę na świat, który mnie otacza, który jest tak nieprawdopodobnie fantastycznie... Ale nie, on jest cudowny. Gdzie jest cudowny? Jest brzydki, ale szary, to my zrobiliśmy, zamglony. Że jest szary i zamglony. Nie. Natomiast Pan Bóg stworzył piękny świat. Używasz węgla, ale to nikomu nie szkodzi. Ale to jest piękny świat, stary, to jest piękny świat. I właśnie ta książka ma być hymnem na rzecz tego, że życie jest czymś najpiękniejszym na świecie i że musimy zrobić wszystko, żeby tego życia było więcej. Ludzie... Jeść mniej mięsa, mniej palić tym cholernym węglem. Nie można mniej palić, jak prezydent powiedział, że to nie szkodzi, do cholery. Nie możesz zamknąć kopalni. Jarek. Łatwo ci wziąć książkę, jeździć sobie leksusem po Warszawie i opowiadać herezję, Jarek. Że to szkodzi, nie szkodzi. Musimy go wydobywać. Jarek. Prezydent może się wypowiadać w sprawie tego, komu dać order. Natomiast prezydent nie jest moim ojcem, nie jest moją matką, nie jest ekspertem jest klimatycznym. Ojcem narodu. Ale czy ty masz jakiś kryzys ojcostwa, tak. Że potrzebujesz ojca w takie? Bo ja mam ojca, jednego w niebie, drugiego w Białymstoku. Ty potrzebujesz jeszcze jednego tutaj na Krakowskim? W sumie nieruchomość niezła, żeby do taty wpadać. No, nie? To, bo, tak. Ma dwie w Warszawie, jeszcze przy krakowskim przedmieściu. Tato, chcę zrobić melanż. Przyjdzie Andrzej Celiński, Szymon Hołownia, będzie bal. Ale Sylwester u Andrzeja. Nie, jest taka impreza na Facebooku, jest coś takiego. Ale wracając, zaraz, no. My zastanawiamy się tutaj, dlaczego ludzie nie rozumieją, że rozjeżdżanie Sądu Najwyższego to zło. Dlaczego nie rozumieją, że Trybunał Konstytucyjny to zło? I ty też wchodzisz na takie bardzo wysokie tony i mówisz ludziom, którzy zastanawiają się, co do gara włożyć, nie jedzcie tego, bo to potrzebuje przetrwać. Jarek, ale my naprawdę doprowadziliśmy nasze mięsożerstwo, które nie jest tylko kwestią dietetyczną, ale ono też odpowiada za tyle emisji gazów cieplarnianych, co przy cały transport na świecie. Znaczy hodowle krów? Do absurdu. Hodowle kangurów? Stary, w powiecie żuromińskim żyje 20 milionów kurczaków. W samym powiecie żuromińskim w Polsce. I 500 000 świń. I teraz wyobraź sobie ilość skażenia środowiska, które wywołują odchody, które wywołuje powietrze, które te fermy wywołują. Myśmy doprowadzili do sytuacji, też piszę o tym w tej książce, w której postawiliśmy rzeczy na głowie. Zwierzęta, które kiedyś jadły rzeczy, których ludzie nie jedzą i przerabiały je na rzeczy, które ludzie jedzą, bo krowa je trawę, jadła trawę, tak? Krowa te... Teraz jedzą rzeczy, które ludzie by mogli zjeść. Krowy jedzą ryby, mączkę rybną, sardele się poławia w olbrzymich ilościach. Stąd jest głód w wielu, wielu miejscach w Ameryce Południowej. Później dzięki temu soje. Masz zdrowsze mięso, jak rozumiem. Ale jeśli jak się twoja krowa zdrowie i odżywi, to ty jesteś zdrowszy. Ale jak dwa razy wodę zużywasz przecież na hodowlę? Najpierw musisz to soję wyhodować, później musisz wyhodować to nie zwierzę. Jedzcie mięsa, przecież bo jedzą je... Jedzcie mniej mięsa. Jedzcie mniej mięsa, jedzcie uważnie. Jeżeli stać cię na jajko trójkę, zastanów się, czy nie stać cię na jajko dwójkę. Spróbuj rozmaicić talerz. Przecież moja babcia mówiła, jedz warzywa i owoce, bo to jest zdrowe. Dzisiaj w reklamach sklepów też słyszę, jedz warzywa i owoce, bo to jest zdrowe. No bo taki czas. No ale no co, zdezaktualizowało się. I bardzo dobrze. Słuchaj, świat dzisiaj, ja też pracuję z ofiarami głodu, świat może dzisiaj wyżywić 15 miliardów ludzi. Jest tak zasobny. Miliard ludzi mamy prawie, którzy cierpią z powodu głodu i niedożywienia. 100 milionów ludzi umiera z głodu rocznie. 2 miliardy ludzi mamy wagę i otyłość. Dobrze, i teraz wynika to z bałaganu organizacyjnego różnych państw? Czy wynika to z tego, że nie ma skąd ich nakarmić? Czy wynika to z tego, że po prostu kasa jest tam, gdzie ich nie ma? Wynika to stąd, że ty i ja podejmujemy takie decyzje, jakie podejmujemy w sklepie i brniemy w to tak samo jak Polska w węgiel. Kompletnie nieuważnie. Wiesz, Jarek, ja mam wrażenie, że świat zabija brak uważności. Nie politycy, nie, bo politycy są tacy, jakich wybieramy. Oni się nie biorą z kosmosu, z księżyca. Łatwo jest zrzucić są, na polityków. Generalnie są na naszym poziomie, tak. No. Ale to my robimy, bo dzisiaj świat rozumie jeden język. Idę do sklepu i kupuję coś, a nie kupuję czegoś. Mhm. Zobacz, że w Polsce już zaczęły pojawiać się w dyskontach produkty wegańskie, roślinne w coraz większej ilości, bo biznes zobaczył w tym rynek. Przecież to nie jest instytucja charytatywna. Przecież to jest tak samo z ubraniami, tak samo jest ze smartfonami. Ale jak biznes zobaczył w tym rynek, to biznes nie jest po to, żeby tracić, tylko biznes będzie na tym wygrywał. No. Ale niech on więc sobie, wiesz, ale straci niech na krowach, sobie zarabia. To sobie odbije, ale to wspaniale, idzie, no. To niech zarabia na czymś dobrym, na czymś, co buduje mój organizm, co, na czymś, co go tworzy, na czymś, co oszczędza tę planetę. Stary, żeby wyprodukować 1 kg wołowiny na farmie przemysłowej, trzeba zużyć 15 tysięcy litrów wody słodkiej z nieodnawialnego ziemskiego zasobu. Wyobraź sobie, jedno jajko trójka różnie mówią od 170 dane do 300 litrów wody. Przecież to jest my za chwilę się skończymy. To tylko i wyłącznie chodzi o ograniczenie. Zobacz, jak patrzę na ten Toruń, tak. Myślę sobie, czy nie można by było zacząć budować kościoła trochę od innej strony. Mamy na przykład coś takiego jak piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, nie? Którą w Polsce już prawie nikt nie przestrzega, no, chyba że z powodów kulturowych ktoś przestrzega. A gdyby to opowiedzieć, słuchaj, to jest właśnie nasza troska o stworzenie, nasza troska o planetę, że raz w tygodniu możesz sobie opakować odmówić to samo, co wiemy od 2000 lat w marketingowo nowoczesny sposób. Ale też w nowoczesną wiedzę o tym, co mamy na świecie. I podpiąć pod to jakąś sieć handlową, która nie sprzedaje w piątek mięsa. Ale słuchaj, no my się w chrześcijaństwie, mam wrażenie, czasami poza papieżem Franciszkiem i innego, my się opieramy na czym? No opieramy się na wiedzy z V wieku, z VI wieku. A co ty mówisz Franciszku? Franciszka w Polsce nikt nie szanuje. Ale ja go szanuję. No to jesteś jedyny. Ale Toruń go nie szanuje. Ale co z tego? Znaczy ja jestem jak przedszkolanką świata. Ja
proszę ciebie, ja muszę o nich dbać. Nie, ja ale mam coś takiego, ja przecież beknę przed Panem Bogiem za swoje. No to co ja, czy mam ojcem Tadeusz jak trenować? Wyjdziesz z czyśćca, a będziesz tam siedział. Słuchaj, to ja cię teraz zaskoczę, bo zgodnie z teologią katolicką z czyśćca jest tylko jedno wyjście do nieba. Czyściec nie jest stanem wiecznym. Piekło jest. Natomiast czyśćca, każdy człowiek z czyśćców wyjdzie do nieba, prędzej czy później. Naprawdę, sorry. Nie da się z piekła uciec? Mamy cię. Nie. No way. Gdzie to jest napisane? Proszę bardzo, no chcesz no, na korpetycje teologiczne? No. Śmiało, zapraszam, usiądziemy, pogadamy, pokażę ci wszystko. Ja mam dość dużo książek teologicznych, spędzisz tam miły czas. Powiedz mi, bo to moje wcześniejsze pytanie do tego zmierzało. Co się w twojej głowie takiego, albo w życiu zadziało, że ty się zabierasz za niebanalne, głębsze podejście do spraw, o których nikt się na co dzień w ogóle nie, na których się nikt na co dzień nie skupia? Wiesz co, bo zobaczyłem piekło na ziemi. Bo zobaczyłem je choćby w Kongu, gdzie pracujemy i gdzie mamy szpital na 15 tysięcy, czy moja fundacja Dobra Fabryka, gdzie mamy 15 tysięcy pacjentów rocznie, gdzie mamy 200 dzieci w terapii choroby głodowej, gdzie te dzieci, gdzie widzimy śmierć po prostu codziennie, w jednym z najbogatszych rejonów świata, gdzie jest najwięcej minerałów na świecie, z których się robi naszą elektronikę, smartfony. Właśnie wczoraj słyszałem po rozmowie a propos Kenii historię, że ponieważ tam się zbliżają wybory, to się zaczyna wojna, ponieważ właśnie tam są takie surowce, bez których nic tu nie będzie działało. U nas w północnym Kiwu zginęło 6 milionów osób w czasie ostatnich tam powiedzmy 20-30 lat. To jest tylko wojna o te kopalnie, o kopalnie metali ziem rzadkich. Tam nie ma władzy państwowej, tam nie ma nic po prostu, a my jesteśmy jedyną służbą zdrowia w promieniu 100 kilometrów dla tych wszystkich biednych ludzi, dla matek, dla dzieci, dla strzelonych, bo tam jest też dość dużo broni palnej. Zabili nam pielęgniarza w lipcu w szpitalu przy próbie porwania. Wiesz, to jest jedno z najbardziej przerażających pod tego pielęgniarza dla okupu. Okay. No bo to jest szpital, to są biali, to są pieniądze, a więc grożą naszemu personelowi już od dawna. A teraz jeden z pielęgniarzy zginął po prostu, został zastrzelony na miejscu. Więc to kiedy się z nim szarpali, próbując go porwać. To jest miejsce, w którym nie możesz po prostu czasami powstrzymać ani łez, ani wiesz, takiego gniewu, który się w tobie rodzi, że zadajesz sobie pytanie, jak to jest możliwe, wiesz? No teraz jak byłem w Afryce, w Zambii, bo akurat w innym naszym miejscu, widziałem taką scenę, jak kameruńscy żołnierze na filmie rozstrzeliwują niemowlaka, wiesz? I dzieci, znaczy dwie kobiety z dwójkiem dzieci, bo doszli do wniosku, że to jest Boko Haram. Byli na narkotykach, byli, wiesz, ewidentnie, ale no byli panami w ogóle sytuacji. Co to jest za świat, Larek, który dopuszcza do tego, że my żyjąc tak, jak żyjemy sobie tutaj w Polsce, a dzisiaj na świecie ktoś umiera z głodu. Jak to jest, że dzisiaj na świecie urodzi się 300 tysięcy ludzi, 170 tysięcy ludzi umrze, 830 kobiet umrze z tych 170 tysięcy, rodząc swoje dziecko, co minutę umiera 21 dzieci poniżej 5 roku życia z powodu 5 podstawowych rzeczy, które można by było uniknąć, takich jak brak dostępu do wody, do jedzenia, do środków na malarię, do antybiotyków, do toalety. Ja muszę coś z tym zrobić. To teraz cię zapytam o to, na ile w tym jest rzeczywiście mojego wpływu, mojej decyzji sklepowej, a na ile w tym jest decyzja biznesu i polityki. Biznes i polityka jest, tak jak ci powiedziałem, kreowany przez nasze decyzje sklepowe. Jeżeli my byśmy w odpowiedniej masie, a do zrobienia rewolucji nie trzeba 90% ludzi, tylko też o tym piszę w tej książce, 10-20. Jeżeli byśmy zdecydowanie zaczęli reagować w sklepach, zdecydowanie zaczęli reagować przy urnach wyborczych, zdecydowanie mówili, słuchajcie, zróbcie, okej, róbcie co chcecie, macie swoje cele polityczne, ale zróbcie ziemię, na której zmieści się ktoś jeszcze. Zróbcie ziemię jeszcze trochę bardziej wrażliwą, żebyśmy się wszyscy zmieścili, bo wody, jedzenia, leków, miłości dla nas wszystkich wystarczy, to wtedy zmieniłby się ten świat. Ale my mamy inne zajęcia, my mamy inne sprawy, wiesz, my mamy swoje wytłumaczenia, że przecież niech się zajmie tym Trump, niech się zajmie tym Duda, niech się zajmą inni. Może oni akurat nie, bo Trump też otwiera kopalnie, które już dawno były zamknięte. Tak, ale dlaczego on nie otwiera? Dlaczego on doszedł do władzy? Dlaczego w Polsce dominuje opcja, która mówi palmy węglem, bo wiesz, zobacz, pierwszy rok mamy dzisiaj w Polsce, w którym zaczyna się wyraźnie mówić o tym, że ludzie umierają z powodu smogu. I jak zmieniła się dyskusja? Jak zobaczyliśmy, że to nie jest paru naukowców i paru ekoświrów, tylko moje dziecko może umrzeć. I wtedy się zaczyna problem, wiesz. Czytałem ostatnio dane, które pokazują, że liczba, że w Polsce z powodu smogu ginie tyle dzieci, co z powodu aborcji. No to teraz sobie powiedzmy, co to dla nas katolików znaczy być pro-life, tak? Co to znaczy być za życiem? Że ja mam być tylko przeciwko śmierci? Ja muszę być za życiem aktywnie. Ja muszę dzisiaj sprawić, żeby tego życia wokół mnie było więcej. Muszę to sprawić w sklepie, rozmawiając z tobą, jadąc na kolejne spotkania, żyjąc. Ale dzisiaj po to zaprasza się najważniejszych ludzi od
klimatu do Katowic, żeby z nimi o tym właśnie porozmawiać i w momencie, w którym gospodarz wychodzi i mówi takie rzeczy, no to o czym tu gadać? Właściwie można spokojnie się rozjechać. No ja za niego niestety nie odpowiadam, natomiast muszę też powiedzieć, że smutno mi jest, bo to jest po prostu brnięcie z uporem w mentalność i wiedzę lat 90. i 80. Podczas kiedy mamy rok 2018, mamy 20 do 30 lat, żeby spróbować zatrzymać kataklizm, który jest ewidentnie nadciągający i który zmieni naszą ziemię nie do poznania. I wtedy będzie rozalka Ola Boga, mądry Polak po szkodzie, modlitwy o deszcz, msze przebłagalne, będziemy się biczować, będziemy krzyczeć, będziemy wdrażać radykalne programy oszczędnościowe. To tak zawsze jest. Wiesz, że ludzkość dochodzi do takiego momentu, w którym jest jej za dobrze i detonuje ten świat. Bo już jest za nudno, trzeba mocniej i tak dalej. Zostaje jedna trzecia mówi nigdy więcej wojny, będziemy uważni, wszystko się teraz zmieni i po paru pokoleniach znowu to samo. Wspomniałeś, cytując jednego z naukowców, o tym, że dzieciaki dzisiaj trzeba uczyć obsługi broni, bo to się prędzej czy później tak skończy. Kiedy? Mniej więcej? Wiesz co, według wszystkich danych, a naczytałem się i do tej książki, i w ogóle czytam o tym, na ten temat teraz bardzo dużo, to jest, jak powiedziałem, 20-30 lat. To nie przekroczy ten horyzont roku 2050. W 2050 nasze dzieci, nasze wnuki będą przychodziły plułe na nasze groby, jeżeli nic nie zmienimy. I to musimy zmienić teraz, wiesz? I musimy to zmienić powoli, metodą małych kroków, bo nie ma nic gorszego niż, przynajmniej dla mnie, jak taka powstańcza mentalność, że ja teraz pójdę i wszystko zmienię, wiesz? To są te postanowienia noworoczne, wielkopostne, to mija po tygodniu. Ale w momencie, w którym ty rzeczywiście zaczniesz małymi krokami robić dzisiaj coś. Ja do niejedzenia mięsa dochodziłem chyba 6-7 lat. Czy jesteś totalnie wege? Jem tylko ryby, ale też zamierzam zrezygnować, natomiast nie jem mięsa już od jakiegoś czasu. Ale ideologicznie czy zdrowotnie? Wiesz co, nie, wyłącznie ideologicznie. To znaczy zupełnie na zdrowie moje to nie miało żadnego wpływu, natomiast uznałem, że po pierwsze muszę nie mogę być już patrzeć. Nie o to chodzi. Tego, ja po prostu nie znoszę tej niespójności. Patrzę i wzruszam się losem zwierzęcia, bo nikt nie chce umierać, które jedzie do rzeźni i ja się źle z tym czuję, a później idę i płacę za to, wiesz. To nie jest tak. Więc powoli rezygnowałem. Najpierw mięso czerwone, później białe. Później się dowiedziałem, jakie koszty ekologiczne tym powodowałem. A na koniec doszła, co ciekawe, refleksja teologiczna, bo tak jak we wschodnim chrześcijaństwie mi się strasznie podoba ten fragment. Oni jak mają post, to mówią, że post mają dlatego, żeby być jak Adam w raju. Bo raj, pomysł Boga na ten świat był wegański, tak? Ten początek. Później żeśmy to skrzenili. Oni mówią, zwierzęta przychodziły do człowieka i nie do Adama i nie otrzymywały śmiertelnej rany, ale imię. Ja bym chciał być takim właśnie kimś w stosunku do stworzeń, które są wokół mnie. I ludzi, i zwierząt, i całego tego świata, bo w każdym stworzeniu jest Bóg, który to stworzenie stworzył. Zwierzę nie ma ludzkiej duszy, ale jakąś tajemnicę życia w sobie ma i ja muszę się przed nią zatrzymać. Tak samo, wiesz, później rezygnowałem z plastików, doszedłem do butelki jednorazowej z wodą, teraz się przestawiam na kubek wielorazowy, znaczy wielorazową, teraz wielorazowy kubek do kawy. I naprawdę masz poczucie, że taki jeden Hołownia robiący to czyni świat lepszym? Tak. Oczywiście, że tak. A ja muszę zrobić to, na co mam wpływ, a nie męczyć się, powtarzam ci po raz trzeci, tym, na których wpływu nie mam. Być może będzie tak, że żyjemy w czasach, w których liczy się tylko to, co pokażesz, a nie to, co mówisz, bo książki, jak już powiedzieliśmy, wszystkie napisali. Ale jeżeli pokażesz swoim przykładem, że się da, że można, to dołączy się do ciebie ktoś jeszcze, a później ktoś jeszcze i nie zorientujesz się, kiedy strzeliła masa krytyczna. No wiesz, na przykład w Niemczech jest tak, że masz kaucję na plastikowe butelki. Można jednak, znaczy władza może zrobić parę rzeczy, które może to zmienić. Tak? Może, jeżeli mądrze o tym pomyślisz, może tym zarządzić. Tylko władzy musiałoby się zacząć palić koło tyłka, bo inaczej władza będzie zajęta swoim własnym zajmowaniem się tym, jak jest wspaniała, bo ma wzrost wpływów z VAT-u. To musi być władza, która wykracza poza horyzonty jednej kadencji, dwóch kadencji. Poza horyzont stanu posiadania. I to też powinien być taki kościół, bo on, nasz kościół też bardzo często, ten instytucjonalny, nie wykracza poza ten horyzont kadencji biskupiej czy stanu posiadania. W ogóle nie podejmuje współczesnych tematów, wydaje mi się. Podejmuje. No ale gdzie? Nie podejmuje, ale bo ogarniają, ale już, to ale nie podejmuje. Jest. No, ale to co ty oczekujesz? Dzisiaj rządzi bardziej. Nie rządzi, co ty opowiadasz. Jest mnóstwo fantastycznych miejsc w tym polskim kościele. Jest papież Franciszek. Są ludzie, którzy robią naprawdę genialne rzeczy. No tylko my też mamy taką, wiesz, my się podniecamy tym ojcem Tadeuszem, bo on jest medialny, bo to jest ciekawe. Ja czasami mam wrażenie, że wiesz, co z TVN-em jest też taka sytuacja. Czasami na spotkaniach, jak słyszę o tym, że TVN zło i tak dalej, mówię, to jest Radio Maria Arebur. Po prostu mamy sobie środowisko, które nie oglądamy, nie słuchamy, ale wiemy, że to zło. Tak? No. I podniecamy się tym i szukamy newsów, jakichś kolejnych. O, ojciec Tadeusz zrobił coś takiego strasznego, takiego grubiańskiego. Ja mam swoje życie. Ja nie zamierzam się ani nim interesować, ani za niego odpowiadać. On jest dorosły, jest dużym chłopcem, a ja nie jestem przedszkolanką. Ja mam swoje życie, ojciec Tadeusz. A ja beknę za swoje życie przed Panem Bogiem i dlatego właśnie będę je tak układał, jak umiem najlepiej,
wobec Boga, ciebie, Jareczku. Mam ostatnie pytanie w takim razie. Czy Tadeusz Rydzyk wyląduje w piekle? A skąd? A co, znaczy przynajmniej nic mnie... Nie wysadzę cię, jak nie powiesz prawdy. Po pierwsze, to nie ja rozdaję wizy do nieba. Po drugie, o tym decyduje człowiek w momencie, w którym staje w twarzą w twarz z Jezusem i on wtedy decyduje, czy się samo potępia, czy idzie drogą zbawienia. Po trzecie, ja mu z całego serca życzę, żebyśmy się kiedyś spotkali w niebie. Jednak. Wspomniałeś w ogóle o tym, że napisałeś książkę, czy nie? Tak, to jest książka, bardzo dobra książka o tym, że zwierzęta idą do nieba i że można spróbować jeść mniej mięsa i że świat się skończy, jeżeli natychmiast nie zobaczymy, jak jest wspaniale stworzone. To jest bardzo dobra książka. Jarek już przeczytał. Dokładnie tak. Dwa razy Szymon nawet przeczytał. Zobaczcie, mam to przecież pokreślone, mam całe. Pokreślone. Bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie i rozmowę, jak zawsze. Szczęść Boże, Jareczku. Wzajemnie, do zobaczenia. A jak się odpowiada na szczęść Boże? Dobrego dnia. Brawo! Moja babcia, która nie narzucała się Panu Bogu, mówiła wszystkiego dobrego. Zawsze jak przychodził jakiś ksiądz, więc wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Szanowni widzowie, zobaczmy, jak wygląda świat poza naszym mobilnym studiem. Tam nie ma żadnego świata, świat jest tylko w telewizji. Marcin Zawada, Onet24.